Now you're hitting in the same spot. Man. All right, so now I'm going top right. Yep. There you go. Yeah, you definitely got some there. You see your shots? Co tam ludzie, Monkey tutaj i to jest Questions and Answers numer 5 i zaczynamy. Pierwsze pytanie jest od LegendKiller.pl i on się pyta mnie, co sądzisz o hejterach, jaki jest twój ulubiony sport, jaki jest twój ulubiony film. Pozdrawiam. No peace do ciebie, bro. Co sądzę o hejterach? Nie wiem, bo nie mam za wiele ich. Ale no coś tam nie robię dobrego, jak nie mam dużo hejterów. Tak właśnie kolega mi powiedział, że if you're not making it big in life, then you don't have many haters. To znaczy, że jak nie jesteś duży w życiu, to nie masz dużo hejterów. Ja właśnie nie mam dużo hejterów, to znaczy, że jestem dalej mały, to... Nie wiem, zobaczymy kiedyś. A drugie pytanie miałeś, jaki jest twój ulubiony sport? Ja lubię UFC, ja lubię walkę. Kiedyś lubiłem boks, ale teraz boks jest bardzo nudny jest. Kiedyś lubiłem piłkę nożną, ale teraz to nie za bardzo oglądam tych telewizji i też nie oglądam nic o sporcie, nie czytam nic. Nie. Kiedyś lubiłem tę koszykówkę, basketball, ale teraz to się wszystko, wiesz, video games właśnie mi się, interesuje się video games i dziewczyną i życiem tutaj z pracą. Właśnie teraz szukam nowej pracy. To. A trzecie pytanie, jaki jest twój ulubiony film? Ja właśnie, jak byłem młodszy, lubiłem Scarface. Też lubiłem Training Day. Nazywał się taki Heat. Był z tym z De Niro i z Pacino. Dużo było właśnie filmów, ale to są moje... Ej, ten i Gladiator. Gladiator też był fajny. Następne pytanie jest od Nice to Kill You 23 i się pyta mnie, zrobić jeszcze kiedyś taki konkurs Free For All, bo były super nawet... Bez nagród byłoby świetnie. No, chciałbym zrobić taki znowu free-for-all turniej dla was, ale ja chcę z nagrodami, ale nie wiem jak to się tak mam dać nagrody, bo tutaj w Ameryce, jak kupiłem te karty ostatni raz, te trzy karty, za 20 dolców było each, to musiałem oddać je, bo nie pracowały dla was. To nie wiem właśnie jak to, może z PayPala coś tam się zrobię, nie wiem, zobaczymy. Powiedzcie w komentarzu, w komentach tutaj, czy byście chcieli takie coś znowu. Trzecie pytanie tutaj jest od Przemka, co tam Przemek? Można gdzieś spotkać w Polsce twoje projekty, budynki, czy tylko w USA? Peace, bro. Nie, w Polsce nie znajdziesz takiego czegoś, bo naprawdę nie jestem prawdziwym architektem. Bo prawdziwy architekt może robić z tą, nazywa się stamps. I on tam podpisuje, daje swój crimp albo stamp. Nie wiem jak się to mówi po polsku, stamp, to jest tak jak znaczek. Daje swój znaczek, że to jest ok do budowy. A ja tylko rysuję to właśnie. Byłem w szkole na to, ale muszę właśnie wziąć te testy. Muszę wziąć takich 7 testów. Było kiedyś 10, teraz właśnie... skrócili to na 7 testów, ale naprawdę mi się tego nie chce, bo to jest dużo godzin na niedużo kasy. Naprawdę tutaj w architekty, jak masz swój biznes, to wszystko jest ok, ale tam musisz pracować gdzieś 80 czy 90 godzin w tygodniowo i ja jestem leniwy, ja chcę grać video games, ja nie chcę robić tego już w życiu, ale muszę znaleźć nową pracę. Dzięki za pytanie, bro. Czwarte pytanie jest od naszego kolegi, co jest strażakiem. Nazywa się Kacper. I on się pyta mnie, skoro powiedziałeś, że zmieniają się litery z U na O, to powiesz mi, jak Amerykanie wymawialiby nazwisko pocałuj mnie w dupę, biać. Piąte pytanie jest od 202 Das. Pyta się mnie, jak dużo czasu poświęcasz na granie w gry? I drugie pytanie tutaj ma, czy masz zamiar wrócić do Polski? Jak ja gram z Pylem i z Adi, czy z Yoshi, czy z kim, z Przemkiem, nie wiadomo z kim, ale whoever, to poświęcam gdzieś 2 czy 3 godziny,
A tak, normalnie jak gram z kolegami właśnie w nocy tutaj w Ameryce, to gdzieś godzinkę czy dwie wieczorem, gdzieś o 11, 12 w nocy tam wchodzę, gram se i już, bo teraz nie pracuję, to teraz mam więcej czasu na to, ale mi się tak naprawdę nie chce grać, bo te gry to wiecie, nie wychodzi mi dobrze teraz. A czy mam zamiar wrócić do Polski? Nie na stałe, ale na wakacje to na pewno bym wrócił z dziewczyną i z bratem, i z ojcem, i z matką. Na pewno bym tam wrócił, bo miałem tam kolegów, mam kuzynek, kuzynki, kuzynek, wszyscy tam są, przecież wszyscy tam mieszkają. Szóste pytanie jest o Days i on się pyta mnie, Monkey, mam dwa pytania. Pierwsze pytanie jest, jaki znasz jeszcze język oprócz angielskiego i polskiego? A druga by jest, jaka była twoja pierwsza konsola? Jak ja tam mieszkałem w Polsce w czwartej klasie do piątej klasy, gdzieś miesiąc jak się zaczęła piąta klasa tam, zacząłem się uczyć rosyjskiego. Rosyjski to naprawdę to jest świński język i nie mogłem się doczekać, aż do Ameryki wróciłem. A potem jak wróciłem do Ameryki, byłem tutaj właśnie w piątej i szóstej klasy, a w siódmej klasie zacząłem uczyć się niemieckiego. I potem przez dwa lata, siódmą i ósmą klasę, uczyłem się niemieckiego. I też nie pamiętam nic od tego i no już, tylko znam angielski i trochę polskiego. A co do konsoli, to moja pierwsza konsola taka prawdziwa była te pierwsze Nintendo. Zakochałem się w grach właśnie przez Nintendo. I to był naprawdę mój początek do grania właśnie. Potem rozwinąłem się w komputerach i w innych takich grach, jak był ten pierwszy PlayStation, potem, znaczy nie, przedtem był Neo Geo. Dużo było, ja miałem dużo tych systemów, konsoli właśnie. Dobre pytanie było, dzięki. Siódme pytanie jest od Christy i pyta się mnie, czy warto kupić Card Ghosts i czemu wolisz Twittera od Facebooka? Czy warto kupić Card Ghosts? Według mnie, jak możesz kupić za $20, nie wiem ile to jest złotych, to kup. Ale jak kupisz za to, tutaj jak kosztuje $60, ja bym tego nigdy w życiu nie kupił znowu. Nigdy, 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 nigdy. A za 20 tak. A czemu wolisz Twittera od Facebooka? Facebook mi się nigdy nie podobał, bo tam za dużo jest bajerów. I to naprawdę jak Facebook wpierw wyszedł, to no, trudno było właśnie znaleźć coś, jak ktoś napisał. Wszystko było, taki bałagan był. A Twitter był właśnie 3-4 linie, napiszesz coś, albo dajesz ten jakieś zdjęcie, czy jakieś video i już. Twitter jest naprawdę na takiego jak ja, to robi YouTube i gra gry. Tylko to. Daję tam co chcecie, szybko żeby zobaczyć i już. Widzę, że się kończy video. I to był właśnie questions and answers numer 5. Dziękuję za oglądanie i słuchanie mnie. O, nie zapomnijcie dać więcej pytań w komentarzu. Dziękuję. Peace!